To, że ośrodek zdrowia mieści się w mniejszej miejscowości, to nie znaczy, że jest gorszy. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Bezku cieszy się wśród pacjentów popularnością. I to nie tylko wśród mieszkańców Beska. Czy ja mam praktycznie tygodniowo około 50 pacjentów. Nie tylko z Beska, z Długiego, z tych tutaj najbliższych terenów, z Zarszyna, ale też z terenów Rymanowa, Iwonicza, miejsca Piastowego, nawet z Krosna. Oceniam ten ośrodek bardzo pozytywnie. Także jest to duże udogodnienie dla ludzi, natomiast ośrodek dysponuje też bardzo dobrą diagnostyką laboratoryjną, diagnostyką obrazową, także na pewno jest to i duże udogodnienie. Odpowiednia diagnostyka to nie jedyne udogodnienia w ośrodku zdrowia w Besku. Przyjmuje w nim 11 specjalistów, a do dyspozycji pacjentów jest 7 poradni specjalistycznych. Chorzy zgodnie twierdzą, że dobrze jest, że taki ośrodek funkcjonuje. Dlatego dobrze, że blisko i fajnie jest. Pan doktor fajny, bardzo przyjemny. Musiał gdzie indziej jeździć i wiem, że to duża strata i kolejki w sanoku duże, a tu się przyjadę do pana doktora na miejscu, blisko mamy i szybko nas obsłuży i bardzo przyjemny i zadowolony my są. Szybkie przyjmowanie pacjentów to priorytet w tym ośrodku. Jak wiecie państwo, bardzo ciężko dostać się do poradni specjalistycznych w ramach NFZ-u. Pacjentów chorych przewlekle bardzo przybywa, dlatego bardzo staramy się dla pacjentów z Beska i okolic stworzyć jak najwięcej poradni specjalistycznych, aby pacjenci mieli łatwy dostęp do tych poradni, bo bardzo ciężko dostać się do miasta. Czeka się nawet do pół roku. Z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Besku mogą korzystać wszyscy pacjenci w ramach kontraktu z NFZ-em. Wystarczy mieć skierowanie od lekarza rodzinnego. Więcej informacji na stronie www.zosbesko.pl.